przedwiośniu, gdy temperatura przekracza 5 stopni Celsjusza. Drzewa zaczynają produkować soki, które można pozyskiwać, spożywać lub przetwarzać na syrop lub lekko musujące napoje o niskiej zawartości alkoholu. Dwa najważniejsze drzewa w Polsce, z których można pozyskiwać sok, to klon i brzoza. Sok można pozyskać na trzy sposoby. Poprzez nacięcie kory siekierą lub nożem w kształcie litery V, poniżej którego wbija się rynienkę, przez nawiercenie drzewa na kilka centymetrów i wbicie rurki, lub przez ucięcie gałązki o grubości palca i powieszenie na niej butelki, do której będzie kapał sok. Wszystkie te metody, jeśli są wykonane prawidłowo, nie szkodzą drzewu, ale po pobraniu soku należy je odpowiednio zabezpieczyć. Należy wbić kawałek zdrowego, suchego drewna do wywierconej dziury w drzewie i posmarować wszystkie rany maścią ogrodniczą. Nie należy pobierać soku z drzew chorych lub rosnących na bagnach, starych śmietnikach. Kolor i smak uzyskanego soku zależą od miejsca wzrostu drzewa. Oskoła, czyli sok brzozowy, może płynąć przez okres od 1 do 4 tygodni, w zależności od drzewa i panujących temperatur. Im bliżej końca sezonu, tym sok jest mniej klarowny i mniej smaczny. Oskoła smakuje jak lekko posłodzona woda, ale jest bardzo zdrowa, przefiltrowana i czysta. Sok z brzozy jest bogaty w witaminy i minerały, takie jak wapń, magnez, mangan, fosfor, potas, witamina C i witamina B. Ma również właściwości detoksykacyjne i przeciwzapalne, dlatego też jest stosowany w niektórych metodach medycyny naturalnej. Sok brzozowy ma wiele prozdrowotnych właściwości, pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu i wspiera pracę układu moczowego. Jeśli marzysz o ucieczce od miejskiego zgiełku i chcesz poczuć wiosenny powiew natury, mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Oglądając nasz film o oskole na kanale Forest Hunger na YouTube, wyruszysz w piękny spacer, gdzie zobaczysz, jak z drzew kroplami spływa krystalicznie czysty sok. Dzięki spokojnym ujęciom z pobierania soku z brzozy poczujesz się, jakbyś sam wziął udział w tym procesie. Nie przegap okazji, aby zanurzyć się w pięknie natury i zdrowym stylu życia. Kliknij w link w opisie lub poszukaj nas na YouTube jako Forest Hunger i pozwól, aby nasz film zainspirował Cię do działania.